Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne Powiśle. Dzisiaj naszym gościem jest prezydent Centrum imienia Adama Smitha, pan Andrzej Sadowski. Witam serdecznie. Temat spotkania jest, tak jak widać na prezentacji, jak wyrwać się z pułapki średniego rozwoju i przeskoczyć gospodarczo Niemcy. Czyli bardzo ciekawy temat. Myślę, że po prezentacji, po wystąpieniu będzie okazja też podyskutować. Tematyka związana z wolnym rynkiem, z rozwojem gospodarczym, ale myślę też, że są jakieś pytania związane, nie wiem, z ordoliberalizmem, z wartościami w sprawach ekonomicznych, z polityką społeczną, czy w ogóle jest możliwa polityka społeczna w warunkach wolnego rynku. Myślę, że to są wszystko tematy, które jeżeli będą Państwa interesowały, możemy na te tematy tutaj porozmawiać. Tylko jeszcze taka refleksja. Mieliśmy okazję, no już byliśmy dużo młodsi, o 30 lat mniej więcej, spotykać się w latach 80. Jak nasze środowisko zaczynało spotkania w kościele przy ulicy Zagórnej, i działaliśmy tam w latach 1984-1988, to właśnie w tych latach z różnych źródeł żeśmy brali różne wydawnictwa, wówczas podziemne, a ze względu na to, że bardzo byliśmy zainteresowani, zwłaszcza książkami na przykład Józefa Mackiewicza, tudzież różnymi wydawnictwami dotyczącymi właśnie wolnego rynku z Oficyny Liberałów, z, nie wiem, Koliber chyba wtedy wychodził i różne inne, czy pisma, czy wydawnictwa były, no to mieliśmy okazję tam w sumie niedaleko przy ulicy Górnośląskiej często się z Andrzejem spotykać. Był takim jak gdyby naszym dostawcą literatury właśnie z tych kręgów takich no, wydawnictw różnych, jak to się dzisiaj mówi, konserwatywno-liberalnych, jeżeli tak można to tak nazwać. I myśmy te książki chętnie kupowali, bo były zbyt na te książki, po prostu no, to były takie jak gdyby początki. A że Józef Mackiewicz dużo pisał o Soborze Watykańskim II, już krytycznie o tych konszachtach Pawła VI z patriarchatem moskiewskim opanowanym przez KGB, NKWD, tudzież inne ciekawe historie przybliżał dotyczące Katynia i nie tylko, no to w tamtych latach to, co dzisiaj się wydaje takie ogólnie dostępne, to dzięki Andrzejowi i tym wydawnictwom, które nam dostarczał, mogliśmy wówczas również te wydawnictwa, z nimi docierać do ludzi. Dobrze, nie będę przedłużał. Zapraszam do obejrzenia, że tak powiem, prezentacji i później zapraszam do dyskusji. Przepraszam bardzo, będę musiał niestety usiąść ze względu na to, że część urządzeń nie działa i muszę, tak powiem, trochę inaczej się posługiwać nimi. I proszę Państwa, słyszymy od lat, od różnych już rządów, że Polska jest w pułapce średniego rozwoju. Mówi to obecny premier, mówił to też poprzedni rząd, mówili to różni prezydenci, ale tak jak z tą pułapką jest, to ona nie powstaje tak sama siebie w wyniku warunków atmosferycznych, gdzie gdzieś w wyniku wichury pęka droga, powstaje wyrwa, tylko ta pułapka była konstruowana, można powiedzieć, lata całe i Polska faktycznie w tej pułapce średniego rozwoju się znajduje, ale jak się z niej wyrwać i dlaczego jest tą pułapką, za chwilę Państwu wszystko w szczegółach opowiem. Ale nie wszyscy Państwo mogą znać ojców założycieli czy ojców duchowych Centrum imienia Adama Smitha. Bez wątpienia jednym z nich, najbardziej znanym, jest Stefan Kisiel-Kisielewski, ale też do grona ojców duchowych Centrum imienia Adama Smitha należą Mirosław Zielski, którego miałem
zaszczyt znać i współpracować z nim jako bardzo młody człowiek w ówczesnej wolnorynkowej, antykomunistycznej opozycji w czasach PRL-u. I to on wyznaczył pewne standardy nie tylko myślenia, ale przede wszystkim systemu wartości, który jest mi bliski i z którym się identyfikuję. Umownie posługiwał się takim terminem jak chrześcijański liberalizm i zresztą wydawał podziemne pismo, które nazywało się Trzynastka, pismo chrześcijańsko-liberalne, gdzie wartości chrześcijańskie były fundamentem i zdrowego moralnie społeczeństwa i zdrowej, wolnorynkowej gospodarki. Ale to być może będzie kiedyś inna okazja, żeby przybliżyć ten system wartości, który spowodował, o czym mało mówi o tym historia III RP, że pierwszą kandydaturą Episkopatu Polski na pierwszego premiera III RP był Mirosław Zielski. Niestety Mirosław Zielski w tym czasie był w Stanach Zjednoczonych i leczył się z choroby, która okazała się dla niego śmiertelna, bo zmarł 13 października 1989 roku, ale to jego episkopat rekomendował na premiera III RP. Tak dosłownie pokrótce, jego obecność w naszym otoczeniu i wielu innych osób właśnie doprowadziło do tego, że misją centrum od lat jest właśnie budowa wolnej gospodarki, wolnego społeczeństwa, ale na fundamencie moralnym, bo bez moralności nie uda się osiągnąć trwale ani dobrobytu, ani innych wartości. Tak niestety tego, jak widać, przy trochę rozbieżnej rozdzielczości, niekompatybilności tych sprzętów nie widać, ale w końcu 2015 roku, tu niestety wszystko się zaciera, zadano pytanie w ogólnopolskim badaniu przez TNS, wtedy już Polska nie obok, która z następujących organizacji działających w Polsce najlepiej reprezentuje interes środowiska przedsiębiorców. I Centrum Adama Smitha i z moim nazwiskiem znalazło się na pierwszym miejscu przed Konfederacją pani Bochniarz, przed panem profesorem Balcerowiczem, Business Center Club, pracodawcami RP czy Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Taka propa. Mimo że co oznaczają? Procenty? Procenty. Procenty. Który był rok? Koniec 2015 roku. Także mimo, że nie jesteśmy konfederacją ani pracodawców, tak jak pani Bochniarz, ani właśnie jak Goliszewski, czy Malinowski, czy jak tutaj Kazimierczak też, który się pojawił. W każdym razie może to jest kwestia, że od prawie 30 lat jednak kilka spraw udało nam się w Polsce przeprowadzić. To jest taki pokrótki wykaz niektórych rzeczy od podatku liniowego począwszy, a w tym roku chociażby rząd wreszcie przyjął to, co proponowaliśmy, że przez 20 prawie lat zmuszał przedsiębiorców, aby 8 podatków nałożonych na pracę na etacie przesyłać w 4 przelewach. Pokazywaliśmy to jako ewidentną koszt, a przede wszystkim szkodliwą głupotę, i po 20 latach obecny rząd przynajmniej w tym zakresie skorzystał z naszego rozwiązania. Tu chodzi o Krzysztofa Świętej Pamięci Dzierżawskiego, tak? Tak, tak, tak. Osią dzisiejszego spotkania, która właśnie pokazuje, jak bardzo ważny jest czas podejmowania decyzji i tego czasu nigdy w polskiej historii nie było za dużo, o czym świadczy los, czy to II Rzeczpospolitej, czy innych niebywałych momentów w naszej historii, jest to, że no, czasu, jak Państwo widzą,
czas jest taki jak śmierć. No, jego utrata jest niestety nieodwracalna i z tym czasem, z utratą czasu się trzeba liczyć. Niestety zatarły się kompletnie kontury, ale Państwo widzą, gdzie znajduje się nasz niebywały kraj. Znajduje się na 7 pozycji na świecie, a 1 w Europie. To jest, proszę Państwa, globalny indeks światowy, jak globalny to oczywiście światowy, komplikacji przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Polska zajmuje numer 1 w Europie i 7 na świecie. Czyli w Argentynie jest najgorzej. No tak. Właśnie. W tym momencie tak, bo jest to kraj wielu dyktatur, wielu zamachów stanu. W każdym razie dzisiaj to jest stan na koniec 2015 roku. Na Kubę nie ma? Taki jest indeks, także zrobiono go na Zachodzie i właśnie prezentuje przynajmniej tamten stan rzeczy na koniec 2015 roku. Także z zaszczytnym pierwszym miejscem Polski w Europie. Co to oznacza tak naprawdę? Oznacza to chociażby na tym przykładzie, do którego się odwołuje też nasz pan premier, pokazując swoją strategię zrównoważonego rozwoju, porównywał Polskę w wielu aspektach właśnie. Mówił też o tej pułapce średniego rozwoju, w którą Polska wpadła. Ale to wszystko sprowadza się do tego, że te same czynności w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej czy na świecie zajmują znacznie więcej czasu. Czyli na przykład, jak jest podawany przykład rozliczania podatków przez małego przedsiębiorcę, to w Estonii, jak Państwo widzą, rozliczenie podatków rocznie zajmuje przedsiębiorcy 150 godzin. Ale w Polsce dodatkowo musi zużyć 110 godzin, czyli w Polsce przedsiębiorca traci na rozliczanie podatków 260 godzin, czyli ma zabranych z życia 2 godziny tygodniowo. Także zamiast poświęcać rodzinie na przyjemności czy na zajmowanie się firmą, musi je tracić na po prostu bezproduktywną obsługę jednego, też warto pamiętać, z najgorszych systemów podatkowych na świecie. Także przegrywamy o czas, który nie możemy zużyć na inne pożyteczne rzeczy. To, co zauważył jeden z polskich wybitniejszych ekonomistów nie tylko dwudziestolecia międzywojennego, Adam Heidel, to jest właśnie to, że już wtedy ówczesne rządy marnotrawiły czas Polaków, bo to bogactwo przepływało koło nas, a druga Rzeczpospolita pod względem biurokracji i maltretowania przedsiębiorców naprawdę osiągnęła spore osiągnięcia, także przedsiębiorca tak samo był uważany za zło konieczne w tamtym systemie i wcale nie był traktowany niedyskryminacyjnie, ale to jest dłuższa historia. W każdym razie ówczesna myśl sprzed kilkudziesięciu lat do tej pory pozostaje całkowicie aktualna i mamy podobną sytuację. Ale skąd się wzięły Niemcy w tej całej tytule prezentacji? Otóż Państwo widzą tutaj kolejne daty, które pojawiają się na tym zdjęciu. Nie wiem, czy ktoś z Państwa orientuje się, o jaką niebywałą budowlę w Niemczech chodzi. Lotnisko, tak? To jest centralne lotnisko w Berlinie, z którego miałem mieć przyjemność odlecieć, bo już prawie że sprzedawano mi bilet w roku 2012. Ostatnie zapowiedzi świadczą, że najprawdopodobniej nawet w roku 2020 nie zostanie jeszcze uruchomione. Tak dzieje się z wieloma inwestycjami w Niemczech, także Niemcy dzisiaj nie są wzorem tym, za który uchodziły przez ostatnie 50 lat, jeżeli chodzi o trwałość, solidność, rzetelność i wszystkie możliwe cechy, które spowodowały, co warto pamiętać, że ten kraj, będąc przegranym w wojnie, którą wywołał, w 10 lat po II wojnie światowej wyprzedził gospodarczo Wielką Brytanię, która należała do zwycięzców. A to dlatego, że Niemcy po II wojnie światowej w części zachodniej, mimo trochę zwodniczej nazwy socjalna gospodarka rynkowa, wprowadziły
wolność gospodarczą. Po prostu w Niemczech przywrócono tak dużą wolność gospodarczą, że Niemcy w dekadę nie tylko robiły zniszczenia wojenne, ale jeszcze były w stanie niezniszczoną tak w sumie wyprzedzić Wielką Brytanię. Dzisiaj nie są w stanie zbudować ani lotniska, bo podobna historia jest z dworcem kolejowym chyba w Düsseldorfie, o ile dobrze pamiętam, czy nie, przepraszam, chyba w innym mieście, które też jest zbudowane za grube miliardy euro i do tej pory nie są w stanie inżyniersko i logistycznie dokonać tego, tej budowy. To jest wypowiedź amerykańskiego właściciela fabryk produkujących opony, który na zaproszenie rządu Francji przyjechał kupić dużą fabrykę zbankrutowaną opon we Francji. I jak przyjechał i sprawdził, że w fabryce pracownicy na 6 godzin dnia pracy, bo tam we Francji jest krótszy, pracują efektywnie 3 godziny, to powiedział, że no, żaden interes na świecie nie wyszedłby przy efektywnym 3-godzinnym dniu pracy, zwłaszcza, że przywileje socjalne we Francji są bardzo daleko posunięte, a dzisiaj prawo pracy we Francji liczy ponad 3000 stron i co miesiąc powstaje kilka nowych stron kodeksu pracy. Także stąd jego wypowiedź była taka, żeby sobie jednak zatrzymać tych pracowników, którzy się nazywają tak zwanymi pracownikami i po wizycie w tej fabryce... A to nie chodziło o Michelin? Nie, to była inna fabryka, zresztą amerykańskiego chyba producenta, który po prostu nie dał rady we Francji i kolega miał po nim to ewentualnie przejąć. Także stąd mamy do czynienia, w której czy to rządy Francji czy Niemiec, kiedy widzą polską konkurencję, tak jak to ma miejsce chociażby w przemyśle transportowym, bo dzisiaj polskie firmy osiągnęły poziom, są numer jeden, jeżeli chodzi o przemysł transportowy w Europie, już nie są w stanie na warunkach rynkowych z nami konkurować, tylko wymyślają różne ograniczenia administracyjne, stąd te wszystkie ograniczenia w przepływie pracowników, narzucane ceny na przejazd przez ich kraje specjalnie i tak dalej, no świadczą, że naprawdę jesteśmy w stanie pokonać w wielu branżach, co dzisiaj robimy, przemysłowców z Niemiec, Francji czy innych krajów. Polscy przedsiębiorcy wykorzystali rentę zapóźnienia, bo jeżeli już inwestowali w swoje fabryki, które były zacofane i miały zdezelowane maszyny, kiedyś wycofywane, kupowane na nasze potrzeby, to już inwestowali w technologie, które biły o głowę i można powiedzieć generacje, te, które dzisiaj pracują w nawet najlepszych niemieckich czy francuskich fabrykach. Na to warto przypomnieć tutaj to, co Arnold Toynbee kiedyś napisał, i analizując różne cywilizacje na świecie, i to się zaczyna jakby idealnie weryfikować w warunkach Unii Europejskiej. Jak Państwo widzą, no nie zdarzyło się zbudowanie cywilizacji, która była budowana na społeczeństwach, które wymierają, a od przynajmniej 2 dekad mamy dramatyczny kryzys demograficzny w Unii Europejskiej. Oczywiście na własne życzenie, ale to jest inny, dłuższy temat. Tak czy inaczej, już w końcu lat 90. powstał raport Bundesratu, czyli Wyższej Izby Niemieckiego Parlamentu, który stwierdzał, że jeżeli Niemcy nie zaimportują 20 kilku milionów pracowników dobrze wykwalifikowanych, 20 kilku, nie mówimy o 1 milionie, 2 milionach, tylko 20 kilku, to niemiecka gospodarka nie ma się możliwości utrzymać na dotychczasowym poziomie rozwoju. Także, żebyście Państwo widzieli, że tam społeczeństwa już są na tyle demograficznie w podeszłym wieku, że nie są w stanie osiągnąć tych wyników, które do tej pory dawały im przewagę.
Ale tu nagle w międzynarodowym rankingu zeszłorocznym na pozycję pierwszą najlepszych państw wysunęła się Szwajcaria. Podaję ten przykład dlatego, że Szwajcaria jest bardzo bliska Polakom i znajduje się na kartach literatury. A na kartach literatury, chociażby w lalce, mogą Państwo przeczytać, że mój Szwajcar sklepowy, czy daje pieniądz Szwajcarowi przed hotelem. Jest ileś sytuacji opisywanych w naszej literaturze XIX wieku, pokazujących, jak obywatele z tej górzystej, odległej Szwajcarii przyjeżdżali na ziemie polskie, wtedy pod zaborami, i pracowali jako właśnie zwykli tacy prości pomocnicy w hotelach czy w sklepach i tak dalej. A po 100 latach zmienił u siebie tak system, że w tym kraju górzystym, mającym chyba tylko właśnie zegarki, zresztą założonego, jedna z bardziej znanych firm została założona przez polskiego powstańca z 1830 roku. Właśnie. I wiele, i tak naprawdę nie mieli do zaoferowania specjalnie więcej, ale zmienili tak system, że kraj dzięki zmianie systemu stał się dzisiaj numer jeden na świecie. Wiąże się to z tym, że jak Państwo tutaj przeczytają jednego z badaczy źródeł bogactwa na świecie i biedy, że ludzie na świecie są tacy sami. Tak samo chcą pracować, oszczędzać, zakładać rodziny, ale to, co powoduje różnice w efektach ich pracy, to jest tak naprawdę sprowadza się do określenia, czy są dobrze rządzeni, czy mają dobry system podatkowy, czy dobrze pracuje rząd i jego administracja, czy po prostu ta administracja i przepisy najzwyczajniej obywatelom szkodzą czasami bardziej niż surowy klimat, bo nawet w surowym klimacie ludzie mogą być znacznie zamożniejsi i mieć znacznie większy poziom dobrobytu niż w kraju, który klimatycznie, można powiedzieć, jest prawie że idealny, ma większość terenu nizinnego, a mimo to w terenie nizinnego Mazowsza kilometr autostrady potrafi kosztować kilka razy więcej niż kilometr autostrady w górzystej Szwajcarii, prawda? I tego fenomenu, jak widać, żaden rząd nie chciał się podjąć wyjaśnienia, jak to jest możliwe. Widzą tu Państwo znany obrazek każdemu. Za chwilę się pojawi obrazek z tego samego okresu. To jest koniec lat 50. Na razie nie wymieniam, które jest to miasto na świecie, które wyglądało w ten sposób, kiedy Warszawa powstawała z gruzów, wyglądało po prostu większość drewnianej zabudowy i budynku. Dzisiejszy obraz Warszawy i niestety jakoś nie jest za dobra, ale porównajcie sobie Państwo te obrazki. To się wszystko dzieje praktycznie w 2-3 pokolenia. Taki kontrast, który z jednej z większych bied na świecie, która wtedy była, zamienia się w taki właśnie obrazek, jak z... Zaraz. Za moment. Za moment, to się okaże. Odsłaniamy, co to jest. To jest, proszę Państwa, Singapur. Singapur w końcu lat 50. Oj, za szybko poszło. Nie wiem, czy mi się uda cofnąć. Bo tutaj niestety to nie działa, a to jest dosyć ważne. Za chwilę się pojawi wykres, chyba nie muszę dotykać. W końcu u lat 50. Singapur miał tylko 400, około 30 dolarów na głowę mieszkańca. W tym samym czasie, Polska, tak? W tym samym czasie, nawet w tym PRL-u całym, nie najlepiej rozwiniętym, już mieliśmy 3200 kilkanaście dolarów. Dzisiaj Singapur ma prawie 90 tysięcy dolarów na głowę, a Polska prawie 30 tysięcy dolarów, czyli różnica jest trzykrotna, a zaczynali z różnicy, proszę zauważyć, nawet gdyby to było 500, a tu 300, znacznie większym. I przez te lata konsekwentnie, jak Państwo widzą,
pieli się w dobrobycie. Nie tylko. Mieli znacznie gorzej, bo nawet w tym komunizmie Polacy byli znacznie od nich bogatsi. Trzeba pamiętać, że w końcu lat też 50., na przełomie 60. Hiszpania i Polska była na tym samym poziomie rozwoju. I gdzie jest dzisiaj Hiszpania, gdzie Polska? Różnica może nie jest jeszcze aż taka duża, ale dlaczego te czołgi? Zaraz wyjaśnię, dlaczego te czołgi się tutaj pojawiły. I to powinno się zaraz samo pojawić, albo muszę zaingerować. Pierwszy raz dzisiaj, tak? Ta prezentacja żyje na ekranie. W tej formie? Tak. Aha. Te czołgi są nieprzypadkowe, bo dzisiaj mówimy, że Polska wymaga uzbrojenia. Bez wątpienia jest to prawda. Tylko nie ma niepodległości bez wolności, zwłaszcza gospodarczej. Singapur może dzisiaj wystawić jedną z najbardziej uzbrojonych armii na świecie, dlatego że z krajem w pierwszej dziesiątce krajów najbardziej wolnych gospodarczo i przy o połowie niższych podatkach stać go na jeden F-16 na 90 tysięcy mieszkańców. Polskę stać na jeden F-16 na 800 tysięcy mieszkańców. Mają czołg na 25 tysięcy mieszkańców, my mamy na 36 tysięcy mieszkańców. Łącznie wydają podobną kwotę na uzbrojenie jak my, tylko mają zaledwie 5,5 miliona mieszkańców. Im bardziej kraj wolny gospodarczo, tym więcej może sobie pozwolić nie tylko na uzbrojenie, ale też Singapur, nie ma czegoś takiego w Singapurze jak taka bieda, która w Polsce występuje. Także nawet tam biedniejsi obywatele mają znacznie wyższy poziom życia niż ten, który w Polsce zapewnia się dzięki różnym projektom socjalnym. F-16 tak. Mają więcej niż my. Tak. W liczbach bezwzględnych. Tak, i mają kontrakt z Amerykanami, że gdyby została ta zniszczona, to Amerykanie natychmiast dostarczają im natychmiast następne nowe samoloty. Także specjalna eskadra rezerwowa jest w Ameryce, także bo wszystkiego nie trzymają u siebie. Dlaczego możemy przeskoczyć gospodarczo Niemiec? Ten obrazek obiegł media europejskie jakiś czas temu i jak Państwo widzą, pokazuje moment zatrzymania polskiego przewoźnika. Polak potrafi. Który zoptymalizował przewóz na jednym transporcie aż czterech pojazdów. Czy to jest niemiecki policjant? Taki zdziwiony? W każdym razie była to próba wręczenia polskiemu kierowcy mandatu i powstało pytanie, za co ma być ukarany. Okazało się, że nie ma takiego w państwie Unii Europejskiej paragrafu, dla którego ta optymalizacja logistyczna miała być przedmiotem jakiejkolwiek karania. Stąd mają Państwo odpowiedź, że ten polski przemysł transportowy osiągnął pozycję numer jeden nie bez przyczyny i tak jest w wielu innych obszarach. Warto przypomnieć, że kiedy w Europie nastąpił spekulacyjny krach finansowy w 2008 roku, to niemieccy przedsiębiorcy udali się do kanclerz Niemiec z prośbą, co mają robić w tej sytuacji. Ona powiedziała, róbcie to, co polscy przedsiębiorcy. Oni do premiera nie chodzą, tylko zakasali rękawy i sobie z tym kryzysem radzą. Rząd niemiecki, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej w roku 2004, wystąpił o kilkaset milionów euro specjalnej pomocy dla swoich przedsiębiorców z landów wschodnich. W uzasadnieniu podał, że kiedy Polska wejdzie do Unii Europejskiej, przedsiębiorcy z landów wschodnich nie poradzą sobie z polską konkurencją. Natomiast polscy politycy w 2004 roku przed wstąpieniem do Unii Europejskiej cały czas lamentowali, że polscy przedsiębiorcy nie poradzą sobie z europejską konkurencją. W ciągu kilku miesięcy polskie jednoosobowe firmy, bo tylko na jednoosobową firmę można było legalnie prowadzić działalność gospodarczą w Unii Europejskiej po 2004 roku, zaczęły kolonizować Brukselę, Berlin i wiele innych stolic europejskich, gdzie były w miarę tanie połączenia. I to spowodowało, że w magistracie niemieckim w wielu innych miastach
są okienka, gdzie jest napis, tu mówimy po polsku i rejestrujemy ci firmę w kilkanaście minut. Polak nie musi w Warszawie czekać miesiąca na zarejestrowanie mu firmy, bo może to zrobić w Berlinie w ciągu kilkunastu minut. Takiej sytuacji dożyliśmy. Od zeszłego roku propagujemy w centrum projekt 500 plus 500 minus, czyli 500 godzin więcej dla polskiego przedsiębiorcy i 500 przepisów mniej symbolicznie. Prawda? Bo polska rodzina może zyskać nie tylko 500 zł na drugie dziecko, ale może odzyskać, żona może uzyskać męża, kiedy będzie miał mniej przepisów w swojej firmie i zamiast ślęczyć nad papierami, bo nie zawsze stać go na opłacenie nie tylko księgowej, bo musi już z księgowej korzystać, ale różnego rodzaju prawników i doradców podatkowych, to on będzie miał więcej pieniędzy, więcej czasu też dla swojej rodziny. Zwróćmy czas polskim rodzinom przez ograniczenie tych szkodliwych przepisów, które są bardziej toksyczne niż smog, który wdychamy i który widzimy. Prawda? Bo to jest coś, co przyroda jakby zależy tylko od produkcji papieru na zadrukowanego, nie na Woronicza, tylko na Wiejskiej, i chwalenie się co roku, na koniec roku, co mentalność weszło polskim parlamentarzystom, że uchwalił jeszcze więcej przepisów niż w poprzednim roku, no jest dramatycznym przykładem tego czasu, który jest nam w życiu zabierany, a przez który nie jesteśmy w stanie odzyskać należnego nam poziomu dobrobytu, należnego w stosunku do naszej pracy i przedsiębiorczości. Także z czego ma być jutro w Polsce? No, jutro w Polsce nie będzie z wylania betonu za 30 miliardów na lotnisku, czy zbudowania, czy przekopania ileś rowów, jak to rząd proponuje, tylko będzie z tego, co też jeden z polskich ekonomistów, Ferdinand Zweig, kiedyś napisał, że właśnie wolność jest najtańszą sztuką rządzenia i gospodarowania. Proszę zauważyć, że jedyny moment, kiedy Polacy wracali gremialnie z emigracji w Polsce w ciągu ostatniego półwiecza, to był przełom lat 80. i 90., kiedy w Polsce przywrócono wolność gospodarczą. Mimo że w Polsce nie było autostrad, na lotnisku nie można było się dodzwonić za granicę, bo nie było połączeń kierunkowych z Niemcami ani Stanami jeszcze przez wiele miesięcy, to Polska była krajem największego cudu gospodarczego końca XX wieku, ale o tym w podręcznikach, które są na polskich uczelniach czy w szkołach publicznych, się nie uczy. Odwołujemy się do różnych wzorców zagranicznych, do których się oczywiście można odwołać, bo najlepszym takim przykładem jest Irlandia, z której do połowy lat 80. ubiegłego wieku wyemigrowało 10% dorosłej ludności, bo było to naprawdę kraj niezwykle ubogi i o ograniczonych możliwościach. Stąd ta masowa obecność Irlandczyków w Stanach Zjednoczonych. Ale w pewnym momencie wszystkie partie się umówiły, że radykalnie zmieniają system u siebie. Radykalnie. Co znaczy radykalnie? Że zagwarantowano w Irlandii, że jeżeli ktoś przyjdzie, zainwestuje swoje pieniądze, to ma gwarancję niezmienialności prawa na gorsze przez 25 lat. 25 lat. Ja postuluję wobec obecnego rządu, żeby przynajmniej 10 lat prawo nie zmieniało się na gorsze. Jeżeli ktoś przynosi swoje pieniądze i chce wybudować dom, fabrykę, postawić budkę z goframy albo rozbudować, żeby tych budek było więcej punktów, 10 lat. Niedawno jeden z ekspertów amerykańskich na pytanie, dlaczego Amerykanie inwestują w Polsce, kiedy pan premier tak zachęca, żeby tu inwestować cały czas, teraz jest w Szwajcarii, mówi, żeby tak inwestować w Polsce, on powiedział, z prostego powodu nie inwestujemy w Polsce. Bo nie da się wartość kalkulacyjny, gdzie są różne zmienne, przewidzieć zmiany w Polsce przepisów, a w obszarze przepisów podatkowych, proszę wierzyć mi, że tak jest, bo
Na ten temat jest odpowiedni raport, który tutaj zacytuję. Przepisy podatkowe zmieniają się nie na raz na rok, nie raz na pół roku, tylko co dwa dni. Przepisy ich interpretacji. Co dwa dni. Jak można przeprowadzić inwestycję, której zwrot następuje po kilku latach, jeżeli polskie rządy, mówię w liczbie mnogiej, w przypadku tak długich inwestycji są w stanie prawo zmieniać na tyle często, że nagle się okazuje, że te pieniądze na początku zainwestowane są nic nie warte. Kto podejmie ryzyko? I mają wierzyć na słowo, czy patrzą na twardą rzeczywistość? Dlatego też polskie dzisiaj firmy mają setki miliardów na swoich kontach, które trzymają na koncie i nie inwestują. I tu nie pomoże zachęta i nawoływanie, że inwestujcie, inwestujcie i tak dalej, póki nie zmieni się zasada. Gwarantujemy niezmienność prawa przynajmniej przez 10 lat. Nie będzie gorsze. Będzie tak jak w dniu, kiedy zacząłeś budować fabrykę. Jeżeli tego nie będzie, nie dogonimy nikogo. To, co zauważył jeden z historyków cywilizacji pod koniec wieku i to już XIX, jak Państwo może nie wiem, czy to są w stanie rozczytać, że wojny nie przyniosły takiej nędzy, takiej zniszczeń nędzy narodowi, jak błędne poglądy na ekonomię. Jeżeli dzisiaj wierzy się, że nasz dobrobyt i bogactwo może być z wylewania betonu, a nie z pracy Polaków i przedsiębiorczości, bo te cechy powodują, że możemy uzyskać przewagę nad innymi, to faktycznie niestety nie przegonimy. Ale to właśnie Irlandczycy są najlepszym dowodem na wyciągnięcie ręki, ja już pomijam Szwajcarię, prawda, ale Irlandczycy w ramach Unii Europejskiej, że kraj, który był wtedy równie biedny jak Grecja, zmieniając radykalnie system podatkowy też, dwa pokolenia pod względem dobrobytu przeskoczył Wielką Brytanię. To jak widać jest dowód na to, że jest to możliwe. To nie jest jakaś fantasmagoria. Zostałem zaproszony przez poprzedniego prezydenta do udziału w takim stole, przy stole ekspertów, żeby ocenić prezentowany wtedy w kancelarii prezydenta raport na temat konkurencyjności Polski. Co zrobić, żeby Polska była bardziej konkurencyjna? No to tradycyjny zestaw. Wydawać więcej na naukę, prawda, wydawać więcej na inwestycje i to stała lista życzeń, na co trzeba wydać więcej, żeby w Polsce było lepiej. Ja stwierdziłem, że jakby to zależy, czy będziemy konkurencyjni, czy będzie w Polsce lepiej, zależy przede wszystkim od zmiany systemu podatkowego, administracyjnego, regulacyjnego i tak dalej. Bo proszę pamiętać, że po sąsiedzku mieliśmy jeden naród, który mówił jednym językiem, który miał tych samych poetów, kompozytorów, ale po jednej stronie płotu produkowali samochody z plastiku, a po drugiej produkowali samochody uznawane za symbol najbardziej trwałej rzeczy na świecie, czyli Mercedesa. Po jednej stronie był Trabant, a po drugiej stronie był Mercedes. Jak to możliwe, że ten sam naród produkował tak odmienne jakościowo i pod względem trwałości samochody? Otóż była to kwestia systemu. No jeden system nie był w stanie produkować nic lepszego, bo tak był wymyślony. Drugi system był oparty jednak o ludzką przedsiębiorczość, wolność gospodarczą i produkował zupełnie innego rodzaju produkty. I wystarczy, żebyśmy w Polsce zmienili system na bardziej konkurencyjny niż w Niemczech, albo na niemiecki, ale sprzed 60 lat, a nie na ten, który jest dzisiaj obecny. I wtedy powiedziałem to publicznie, bo to jest protokołowane, że w ciągu dwóch pokoleń przeskoczymy Niemcy. To nie jest nic, to co powiedziałem, nadzwyczajnego, ale odpowiedź pana prezydenta była następująca. Nigdy nie przeskoczymy Niemców, bo jesteśmy od nich gorsi i zawsze będziemy za nimi iść po śladach. Mniej więcej taka była odpowiedź prezydenta kraju. Jaki prezydent? Taka odpowiedź. To nie jest kwestia, przepraszam bardzo, tego prezydenta, bo takie rozmowy kontrolne przeprowadziłem, można powiedzieć, z bardzo wieloma polskimi premierami, ministrami, prezydentami i wymyśliłem
taką odpowiedź, jak kolejni odpowiadali mi podobnym duchu, może nie aż tak dosłownie. Mówię, no panie prezydencie, panie premierze, panie mistrze, panie pośle, za pana i mojego życia Związek Radziecki upadł. Jego armię udało się z Polski wyprowadzić, a pan mówi, że nie da się zmienić tego czy innego przepisu, no chyba pan raczy żartować. Przecież to jest, jaka skala zmian zaszła na naszych oczach, prawda? Tu jest mowa, że no, nic się nie da zrobić, nie możemy zmienić tego czy innego właśnie ustawy, przepisu. Dlatego jedną z zasad wpisanych do statutu centrum, która jest też do przeczytania w rejestrze sądowym w naszych dokumentach, jest aforyzm Jerzego Leca, który kiedyś zauważył, tylko z jednego systemu nie wydobędziemy się długo, ze słonecznego. Z każdego innego jesteśmy w stanie się wycofać i zmienić go na zupełnie inny. A to jest róg ulicy Bednarskiej, gdzie znajduje się na parterze tutaj nasze biuro, stąd właśnie na rogu tej ulicy. Na rogu nie widać. Nie widać. Ale akurat przyjeżdżał zabytkowy samochód, który został uchwycony przez nas i dlatego to zdjęcie nie tu znalazł. Także dziękuję za cierpliwość i uwagę. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to postaram się na nie już znacznie krócej odpowiedzieć. No. Czyli prezentacji już kończymy, tak? To można wyłączyć. Zaraz wyłączymy. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania, głosy w dyskusji? Proszę bardzo. Tak. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Włodzimierz Zbigniew Czarzasty. Nie ma nic wspólnego z aferą Lewina, także tego. Tak. W latach 2006-2007 pracowałem jako wolontariusz w Biurze Poselskim do Spraw Bogusława Kowalskiego. Nie wiem, czy pan coś na to mówi. Oczywiście. No więc moja praca polegała na przygotowywaniu konwersatoriów w Sejmie dla posłów i nie tylko. Konwersatorium polegało, znaczy miało taki schemat, że zapraszaliśmy jakiegoś polityka i czterech ekspertów, najchętniej tak to jest. I wybrał obcowanie z posłami i ludźmi, którzy pracowali, właściwie taką tam można nazwać, doprowadziło mnie do konkluzji, że ja tylu głupich ludzi w jednym miejscu to jeszcze nie widziałem. Także moim zdaniem to trzeba założyć od nowa, od fundamentów jakąś szkołę dla elity. No tak jak Stanisław August założył szkołę rycerską i po generacji ta młodzież wyprodukowała Konstytucję 3 maja, tak w Polsce jest coś takiego potrzebne. Muszą się ludzie zmienić, którzy podejmują decyzje, bo ci, którzy są, pan powiedział, to mogą nawet codziennie albo co godzinę zmieniać, bo to żeby zgodnie z zasadą Parkinsona, że prawda, biurokracja może w sumie sama na swoje potrzeby działać i właściwie ten polskie państwo to im nie jest potrzebne, bo oni sami sobą się zajmują, sami siebie obsługują i tylko jeszcze, żeby ktoś ich utrzymywał. To jest ten jedyny ideał, program. Także no niestety trzeba innych ludzi. No wtedy tak powszechna jest jakaś tam świadomość, że nie tylko sądy wymagają reformy, ale również sędziowie. No jak ci sędziowie, którzy są potomkami tam pierwszej czy drugiej generacji
ludzi, którzy przyjechali ze wschodu, nie mieli żadnego przygotowania prawnego, a występowali jako sędziowie i prokuratorzy w sprawach żołnierzy wyklętych, czy właściwie niezłomnych, no to będziemy tak jechali. Wie pan, a ja czy jestem pieniaczem. Prosiłbym, nie wiem, o zadanie pytania. Pytanie zadałem, czy nie byłoby dobrym pomysłem założyć nową szkołę, polską, nawet niestety państwową, no, bo nie ma niezależnego polskiego kapitału, od fundamentu, zatrudnić nowych ludzi. Na moim Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, asystentami są profesorzy, doktorzy habilitowani. I tam jest tak zaskorupiałe te środowisko, że nowych ludzi się nie wpuszcza. Także starzy doczekują tam tej emerytury i nic właściwie się nie dzieje. Dobrze. Także szkoła. Szkoła, odpowiednik szkoły rycerskiej. To może na kilka pytań. No to w takim razie drugie pytanie. Tak. Zanim zadam pytanie, to mam taką uwagę. Moim zdaniem nie można porównywać Singapuru z Polską i mówić, że Singapur się rozwinął w czasie, w określonym czasie, jak tu było powiedziane, a Polska nie. Singapur ma zupełnie inne warunki. Nie było tam zniszczeń powojennych, nie było tam komunizmu, więc porównywanie tego jest moim zdaniem niezasadny właśnie z tych względów. Ale w Niemczech były zniszczenia. Były zniszczenia. Japońska okupacja była krwawa. Dobrze, ale pytanie. Tak. Więc teraz pytanie jest takie. Czy Centrum Adama Smitha zabiegało o to, żeby być takim zapleczem intelektualnym, doradcą gospodarczym poszczególnych rządów? Czy takie oferty poszczególne rządy otrzymywały, a jeżeli otrzymywały, to jak na nie reagowały? Teraz Morawiecki mówi, że trzeba utworzyć strategiczne centrum rozwoju, prawda? Więc dlaczego tworzyć od nowa, skoro Centrum Adama Smitha nie mogłoby być takim strategicznym doradcą rządowym? To jest pytanie. I jeszcze taka uwaga. Powiedział pan, że polska gospodarka był cud gospodarczy w Polsce po roku 89. W cudzysłowie oczywiście. W cudzysłowie. No bo w tym sensie, to się wycofuje z tego pytania. Tak, i następna taka refleksja. Przecież niemiecka gospodarka po wojnie, dzięki której opierała się, wprowadziła system społecznej gospodarki rynkowej. I nasi przywódcy zaraz po wojnie, po 89 roku, no też pewnie byli zachwyceni tym modelem gospodarczym i nawet do konstytucji wpisali, że w Polsce powinien być budowany system gospodarczy oparty na ideach społecznej gospodarki rynkowej. Tymczasem ze znanych powodów, a jeszcze nie zbadanych dokładnie, tymczasem w Polsce zastosowano zupełnie odwrotny system pełnej liberalnej gospodarki rynkowej, realizowanej przez Balcerowicza. Więc był zamysł taki, żeby tą gospodarkę oprzeć, taką gospodarkę niemiecką o zasadzie społecznej gospodarki rynkowej, ale niestety zaniechany i wprowadzono zupełnie odwrotny mechanizm gospodarczy. Czy teraz na podstawie tego, co mówi Morawiecki i to, co jest zawarte w planie, czy zdaniem pana jest szansa na to, ażeby wreszcie wprowadzić system społecznej gospodarki rynkowej, bo właśnie ten system spowodował to, że Niemcy tak się rozwinęły, jak się rozwinęły. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Jeszcze. Tak. Jeszcze? Czy są jakieś pytania? To proszę bardzo. Ja mam trzy pytania. Aż trzy. Ale może krótkie. Pierwsze pytanie, czy zmiana przepisów ogólnie jest na korzystne, jeśli chodzi o przepisy prawa pracy, finansowe, gospodarcze, to jest wyłącznie kwestia polityczna polityków, czyli czy to zależy wyłącznie od ich dobrej woli, czy na inne czynniki też tu wchodzą. Druga sprawa, na jakim wyniku już dostać naszych do Niemców, to jednak jesteśmy
podwykonawcą w dużej mierze pod ich gospodarkę, się pod pani, więc trzeba by jakąś tą relację zerwać albo rozluźnić, to też może nie być łatwe. No i trzecia sprawa, taka trochę przyszłościowa, jeżeli uznać, że pierwsze otwarcie polskiej gospodarki było, to był rok 89, tam 91, czyli przejście, odejście od komunizmu, przejście na gospodarkę wolnorynkową. Drugie to było otwarcie na Unię Europejską. To czy trzeci może być otwarcie na chiński nowy jedwabny szlak? Czy to jest jakiś potencjał dla nas? Dziękuję. Ja również dziękuję. To może na razie zatrzymajmy. Wczoraj podano informację, że instytucje publiczne w Polsce ogłaszając przetargi niestety muszą je unieważniać. Z jakich powodów? Otóż z takich powodów, że nie zgłaszają się prywatni wykonawcy. Nie chcą prywatni wykonawcy brać publicznych zleceń, albo jeżeli przedstawiają oferty, to są one znacznie wyższe niż urzędy, że tak powiem, oczekują, jeżeli chodzi o możliwość zapłaty. I to jest odpowiedź na pana pytanie, bo jest to konsekwencja po roku już podwyższania ceny urzędowej pracy w Polsce przez kolejne rządy, które stwierdziły, że po pierwsze musi być wysoka stawka godzinowa, znaczy według urzędu, prawda, czyli nie mniej niż. Z przetargu wyeliminowano możliwość elastycznego zatrudnienia na umowy zlecenie, co w przypadku firm budowlanych pracujących sezonowo jest elementem naturalnym, prawda, bo jednak prace nie trwają 12 miesięcy non-stop i niestety zatrudnianie pracowników tak zwanych etatowych nie zawsze wchodzi w grę. Poza tym okazało się, że obywatele Ukrainy, którzy pracują na polskich budowach, wolą mieć więcej pieniędzy niż etat, bo na etacie dostaną mniej, widzą, że na etacie ok, mam etat, ale zarabiam mniej, bo więcej idzie na ZUS, składki i podatki, to wolą umowy zlecenia, czyli firmy zostały wykluczone z przetargów, bo stosują umowy zlecenia na życzenie samych pracowników. W ten sposób nagle się okazuje, że sektor prywatny nie może zrealizować planów inwestycyjnych. Bo albo za drogo, albo firmy się nie zgłaszają. To jest konsekwencja szlachetnego zamiaru, żeby w Polsce obywatele zarabiali więcej. Ale jeżeli się umówimy co do zasady, jeżeli ta zasada jest słuszna, że podwyższanie przez rząd naszego wynagrodzenia spowoduje dobrobyt, to pani minister z poprzedniego rządu wyznaczyła cenę minimalnego wynagrodzenia, jakie powinien obywatel polski uzyskiwać, bo powiedziała, że tylko idiota pracuje za mniejszą kwotę niż 7 tysięcy miesięcznie, prawda? To ona powiedziała, że poniżej tej kwoty pracują tylko idioci, czyli wynagrodzenia powinny być ustalone na nie mniejszą kwotę niż taka. Ale gdyby była to prawdziwa, sprawdzalna w życiu metoda, to dlaczego 13 zł brutto, a tak naprawdę 8 zł z groszami, a nie 10, 20 czy 100 za godzinę? Wtedy gwarancja, że będziemy od razu bogatsi, byłaby potwierdzona i w ustawie, a można to nawet w konstytucji napisać, że musimy nie mniej niż tyle zarabiać. Tylko dlaczego w takiej sytuacji, kiedy rząd zrównuje cenę pracy w całej Polsce, jednocześnie stosuje inne dopłaty do mieszkań, w zależności czy to jest Gdańsk, Warszawa czy Kraków, nagle cena mieszkań referencyjna, do której rząd dopłaca, jest albo większa, albo mniejsza. Czyli dopuszcza jednak zróżnicowanie cenowe w tym zakresie. Te regulacje służą tylko jednemu celowi i to żaden z rządów nie ukrywał. Po pierwsze, każda podwyżka wynagrodzenia urzędowego spowoduje wzrost wpływów podatkowych, bo od każdej złotówki, którą brutto, którą dostaje pracownik, rząd inkasuje 40 kilka procent. No, lepszej prowizji nawet banki, które piorą pieniądze, nie biorą. Tak. Stąd nagle powstaje problem właśnie inwestycyjny w Polsce, że na skutek tych regulacji nie będzie nawet w sektorze publicznym takiego rozmachu inwestycyjnego, o jakim, jaki mógłby być. Przepraszam, się wtrącę, czy
remedium byłaby zmiana ustawy o zamówieniach publicznych? Bezwzględnie tak. Dlaczego? Chociażby z jednego powodu. Unia Europejska dopuszcza pozytywną dyskryminację. Pozytywna dyskryminacja polega na tym, że do pewnego poziomu pierwszeństwo w pracach na przykład budowlanych mają firmy krajowe i lokalne. W Polsce, mimo że ta dyrektywa obowiązuje w całej Unii i w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii i w innych krajach jest to codzienność, to w Polsce do budowania drogi gminnej bierze się międzynarodowy koncern. Dlatego, że w wymaganiach w polskiej specyfikacji zamówienia jest wykazanie się do budowy kilku kilometrów drogi, międzynarodowe doświadczenie. A lokalna polska firma, która mogłaby tą drogę zbudować za 1/4 ceny, takich referencji nie pokaże. I oczywiście nawet w przypadku drobnych odcinków dróg czy autostrad wygrywają międzynarodowe koncerny i idą do polskich firm, podzlecając polskim firmom, nie musząc nic robić więcej. Ten system miał być zmieniony 2 lata temu, bo to była zapowiedź nowego rządu. Do tej pory ma się w najlepszym. Nie wiem, czy coś pominąłem w Pana jeszcze pytaniach, czy zaraz, bo chciałem przyjść do Pana pytań. Do tej funkcji eksperckiej. Czy jeszcze jakieś... Potrzebuje się o tych Niemców zapytać, tak? Jako Polska, jako montownia do gospodarki niemieckiej. Wie Pan, to jest dzisiaj tak, o czym też polski rząd jakoś nie zauważa tego procesu, my to obserwujemy, że ze względu na starzenie się niemieckich przedsiębiorców, polskie firmy wykupują niemieckie brandy, niemieckie technologie. I polskie firmy działają już na rynku niemieckim albo poprzez własne firmy, bo podatki są mniejsze, bo administracja krzywdy nie robi, bo wszystko jest normalne. Czyli polska firma woli utworzyć firmę w Niemczech i działać na Polskę poprzez niemiecką firmę, niemiecki brand, niż działać z Polski na Polskę i Niemcy, bo jest znacznie łatwiej. I widać było to, jak mi przedsiębiorcy opowiadali, jak to się dzieje na targach, na przykład jak jeżdżą na targi od 20 kilku lat, kiedy już tej granica nie jest problemem, i widzą tych samych przedsiębiorców w tych samych stoiskach. Tylko oni są już o 30 lat starsi. Oni już mają po 70 i więcej lat i nie mają spadkobierców. Bo już ich dzieci nie chcą tak pracować jak ich rodzice, poza tym mają na tyle skumulowane bogactwo, że dlaczego mieliby pracować? Stąd polscy przedsiębiorcy odrzucili ewidentnie nieefektywny pomysł, że musimy promować swoje marki. Wypromowanie swojej marki w skali globalnej to są dziesiątki lat pracy i nieprzytomne pieniądze. Wolą kupować za mniejsze pieniądze marki, które mają twardą pozycję na świecie, i to jest skuteczna strategia. Stąd nie wiem, to tylko pokazuje, jak w przypadku nawet tej strategii, że musimy zbudować polską Nokię. Kiedy wszyscy ministrowie i kolejne rządy mówiły, że musimy zbudować polską Nokię, Nokia już była bankrutem, prawda? Bo nie wprowadziła rozwiązania, które miała, uznając się, że się nie przyjmie, prawda? Bo ale to już na inną opowieść. Tak czy inaczej, wracając do tutaj Pana pytania, nie znam takiego, że każdy rząd z nami różne rzeczy omawiał i konsultował. Najczęściej to robi pół roku po wyborach, do pół roku po wyborach i pół roku przed następnymi wyborami. Mam pismo od polskiego rządu, bo swego czasu centrum wygrało publiczny przetarg na doradztwo dla polskiego rządu, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze. No, wygraliśmy, mimo że nie byliśmy faworytami, bo Instytut Rządowy miał to wygrać. Komisja była na tyle niezależna, że
że my wygraliśmy, to mam skwitowanie naszej pracy, rozliczenie, skwitowanie, że bardzo nam dziękują za te niezwykłe, interesujące merytorycznie analizy, raporty i tak dalej, naszą pracę, ale rząd miał inną filozofię i z tego nie korzystał. Natomiast co do socjalnej gospodarki rynkowej. Socjalna gospodarka rynkowa, jak mówiłem w czasie wykładu, dla niepoznaki została nazwana socjalną, ale nic z socjalną nie miała wspólnego. Jako że w Niemczech społeczeństwo wcześniej było bardzo uczulone pozytywnie na słowo socjalistyczne, pamiętajmy o narodowym socjalizmie i socjalnie, bo przecież ustrój w Niemczech był nawet bardzo socjalnie rozbudowany, to dla niepoznaki, dla liberalnej gospodarki, która w Niemczech nazywała się, ci liberałowie nazwali się ordoliberałami, nazwano ją dla niepoznaki socjalną gospodarką rynkową i ona była liberalną, skrajnie liberalną, wolnorynkową gospodarką. Dlatego Niemcom w tak krótkim czasie udało się jakby wyjść z wojny, wyjść z przegranej wojny i zniszczeń, które mieli. To, że w Polsce wpisano do konstytucji, to nie miało żadnego znaczenia, jak się to nazywa. W Polsce przez bardzo krótki okres czasu, mieliśmy do czynienia z wolnością gospodarczą, natomiast nie było gospodarki co do zasady liberalnej. Ona nic nie, działalność pierwszego rządu nie miała nic wspólnego z liberalizmem. No, przepraszam bardzo. To nie wiem, na jakiej podstawie są takie twierdzenia. No, kiedy zaprosiliśmy laureata Nagrody Nobla Miltona Friedmana do Polski, on przyjechał i spotykał się wtedy z naszymi tutaj premierami, wicepremierami, ministrami finansów. I później napisał te swoje wrażenia z tych spotkań we wstępie, o którego poprosiłem do polskiego wydania Kapitalizmu i Wolności. To napisał, jeżeli wy macie takich monetarystów i liberałów, którzy wymyślają wzór na popiwek i oni uchodzą za liberałów i monetarystów, to naprawdę strzeż was Panie Boże, prawda? Bo wtedy właśnie był zaskoczony, że w Polsce właśnie osoby, które nic nie mają wspólnego z liberalizmem, za takowe uchodzą. Stąd powstało kompletne złudzenie, że w Polsce gospodarka ma charakter w jakiś sposób, że rządy prowadzą liberalną gospodarkę, a nic takiego nie miało miejsca. Ale przepraszam, wejdę w słowo. Powiedział Pan, że jednak w Niemczech była skrajnie liberalna gospodarka. Ale przecież skrajnie liberalna gospodarka, jeden z podstawowych postulatów tej skrajnej liberalizmu, skrajnego liberalizmu jest zero państwa w gospodarce. Tymczasem po wojnie w ramach tej tak zwanej gospodarki, socjalnej gospodarki rynkowej, jednak państwo odgrywało dość znaczącą rolę. Ale jaką? Państwo weszło na zmonopolizowane tereny i to była rekultywacja. No, tak jak ma pan spalną ziemię zniszczoną, to nie wystarczy, żeby słońce grzało i deszcz padał, żeby coś wyrosło. Oni musieli rozbić ileś monopolii, musieli przywrócić wolność gospodarczą, żeby te małe niemieckie firmki znowu zaczęły działać na potrzeby rynku, a nie na potrzeby państwa i wojny, prawda? To wszystko było podporządkowane jednemu celowi. To rozbić i rekultywować, to była właśnie państwa, które przestawia wszystko na wolnorynkowe tory. Inaczej się tego nie dało. Państwo, ono ustalało reguły gry. Ale ustaliło wolnorynkowe reguły. A no dobrze, ale jednak ustalało. A kto miał ustalić? Rynek tego nie ustawiał, jednak państwo ustawiało, a nie wolny rynek. A bo nie było wolnego rynku. Jak wolny rynek nie powstaje, jak z dobrej pogody, proszę pana. Tam nie było dobrej pogody dla wolności wtedy. Nie było tak, że Niemcy mieli narzucony wolny rynek.
I dobrze na tym wyszli. Tak. A ja słyszałem, że cud niemiecki gospodarczy to wziął się z pieniędzy zrabowanych po całej Europie i 50 miliardów dolarów w złocie w Niemczech wyjęli z jakichś tam skoków i zresztą tak. Ale co, tylko... To co pan mówi, to było powtórzenie działalności Bismarcka, bo Bismarck po wygraniu wojny francusko-pruskiej całe reparacje pakował za głębie rury i zniósł jakiekolwiek ograniczenia co do monopolów, co do jakiejś tam działalności gospodarczej i w ciągu 20 lat Niemcy dogoniły Anglię, która swój dobrobyt budowała za 200. Także wolny rynek wolnym rynkiem, ale jednak pieniądze to też by się przydały. Ale no, wtedy Niemcy wzięły pieniądze z wojny, prawda? No, odszkodowanie 7 milionów franków w złocie nie wypracowali własną no, tak, przedsiębiorczością, tak, tylko to była łupieszcza wyprawa. W czasie II wojny światowej z Polski. Okej, okay, ale, tak, ale była teza takiego... Tak, z Francji. Dobrze, ale proszę pozwolić, żeby odpowiedział. Kiedyś właśnie zostaliśmy zaproszeni też przez kierownictwo jednej z partii w Polsce i mieliśmy im pomóc, skonsultowali z nami swój program. No, jakby wskazywaliśmy źródła tego właśnie polskiego cudu gospodarczego, oczywiście w cudzysłowie cudu, bo to nie był cud, tylko ciężka praca Polaków, ale tak jak nie było cudu nad Wisłą, tylko po prostu zwycięstwo polskiego żołnierza, tak tutaj polskiego przedsiębiorcy i jak podawaliśmy, dlaczego było wtedy w Polsce możliwy taki skok cywilizacyjny, a był skok o tyle, że w ciągu od 89 roku do 96 w Polsce powstało blisko 6 milionów nowych miejsc pracy. 6 milionów. I to stworzyły mikro i małe przedsiębiorstwa. Szczęki przysłowiowe, to kontrrewolucja szczęki. Jakieś miliony się zlikwidowały. Ale zaraz. No i mówimy, że to wystarczyło Polakom nie przeszkadzać i Polacy dokonali gigantycznego skoku, bo wtedy nie było tak zwanych pieniędzy unijnych, kredytów. Przecież pójście do banku o kredyt dla małego przedsiębiorcy było niemożliwe. No nie, no po prostu wiedział, że nie było takich możliwości. I wtedy członek kierownictwa tej partii powiedział, a bo Polacy wyciągnęli z materaców 2 miliardy dolarów. Ocenia się, że na koniec PRL-u w Polsce po domach mniej więcej znajdowało się 2 miliardy dolarów. No to powstało pytanie, no dobrze, panie ministrze, bo wcześniej byłem ministrem, panie ministrze, no dzisiaj Polacy w materacach mają więcej niż 2 miliardy dolarów, bo to już było ileś lat później. To dlaczego dzisiaj się nie udaje, wtedy się udało? Bo to nie jest tylko kwestia pieniędzy, prawda? Każde pieniądze, Wenezuela miała pieniądze z ropy. Miała pieniądze z ropy i dopóki sobie nie zafundowała socjalizmu i złych zasad, to był to kraj, który mógł być równie bogaty jak sąsiedzi. Wystarczy, a nawet ropa nie pomogła. Ani pieniądze nie pomogło, ani ropa. Ani diamenty, złoto, nic takiego nie pomoże, jeżeli w kraju źle się rządzi i działa zły system. Przepraszam, jeszcze bym puścił puszkę z prośbą o zwrócenie się do naszych kolejnych pytań. Proszę bardzo. Czy my, pana, jesteśmy na tyle silnym i niezależnym bytem politycznym, żeby samo stanowić o własnej gospodarce i polityce ekonomicznej prowadzonej w Polsce? Wielokrotnie publicznie mówiłem, że jeżeli, zwłaszcza dzisiaj, to jest bardzo uderzające, jeżeli rząd mówi o patriotyzmie gospodarczym, to dla mnie patriotyzm gospodarczy będzie wtedy, kiedy polska firma w Polsce ma lepiej niż dzisiaj polska firma ma w Czechach, na Słowacji, w Irlandii czy w Anglii. A kolejny rząd dotuje kolejną fabrykę i montownię pralek kosztem polskich przedsiębiorców.
i polscy przedsiębiorcy jeszcze nie są na etapie pełnej akumulacji pierwotnej kapitału, a już ten kapitał jest rozdawany z zachodnim koncernom, które mają dawno tą akumulację za sobą, a mimo to tą politykę dalej dyskryminacji ekonomicznej wobec własnych przedsiębiorców się kontynuuje. To jest dla mnie niepojęte i zdumiewające, jak z jednego dnia można mówić o patriotyzmie gospodarczym, a następnego dnia przecinać wstęgę w dotowanej za nasze podatników Polaków pieniądze montowni. No, nie widzę. Chodzi mi o coś innego. No to ma pan odpowiedź, dlaczego, czy jesteśmy, czy możemy prowadzić suwerenną politykę. Możemy w każdej chwili, tylko trzeba zerwać z dyskryminacją własnych przedsiębiorców. Okej, to rozumiem, tylko czy nie ma wpływów jakby zewnętrznych, które zawsze są. Zagrażają jakby ale zawsze są i na tym polega siła, powinna polegać siła naszego państwa i jakby naszych polityków, że powinni być wystarczająco zmotywowani, żeby się takim naciskom oprzeć. Proszę bardzo. To może ja dwie kwestie. Jedno chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział, a propos płacy minimalnej, czyli jakby no, podnoszenia tej płacy. To pamiętajmy, że no, godność ludzka to jest też niezwykle istotna wartość i jakby trzeba ją zapewnić. Ja rozumiem kapitalizm kapitalizmem, wyzysk wyzyskiem. Ale jaki wyzysk? Wyzysk to mam pan w socjalizmie. To był wyzysk. Wie pan, popatrzmy sobie na przykład pełnego kapitalizmu. Przedsiębiorca, który w Maglu zatrudnił tą Ukrainkę. No, smutna historia sprzed kilku tygodni, której rękę wciągnięto, no i gdy próbowano, że tak powiem, ją ratować, no to przedsiębiorca nie zgodził się na to, żeby ten magier, jak to się mówi, rozwalić. Więc wie pan, no przypomniało mi to... Do końca życia... Nie. Sądy nie działają, wie pan, bo jakby wiedział, że do końca życia nie wyjdzie z więzienia, bo zagrozi ludzkiemu życiu, to może być kwalifikowane jako... Ale wie pan, to próba morderstwa. Oczywiście. Instytucje, które nie działają, my wiemy. No ale nie, ale mówimy albo została... nie, ale mówimy o normalnym państwie, czy mówimy... Nie pan, tylko pamiętajmy, że żeby do normalnego państwa doprowadzić, to jest określony proces, bo ja miałbym... Ale co, płaca minimalna ma coś wspólnego z urwaną ręką? Ma o tyle, wie pan, dzisiaj poszedłem do przychodni, do lekarza się nie można dostać. No jeśli nie zapewnimy jakiś pracownikom, to wszystkich wyprowadzimy, nie tylko lekarzy, ale wszyscy młodzi sprawni wyjdą. Zostanie stare społeczeństwo, do którego Ukraińcy nie chcą przyjechać, bo oni sobie lepiej pojadą tam. No więc nie doprowadzajmy do jakiegoś takiego absurdalnego wariantu. Dobrze, i jaką płacę minimalną pan proponuje? Proszę powiedzieć. Ja nie wiem, ja nie jestem ekonomistą. Ale to a co, ekonomista ma wyznaczać urzędnik? Nie, ma wyznaczać minimalną płacę? Wie pan, rynek, to ja mogę powiedzieć tak, jak pracowałem w bardzo dużej firmie energetycznej w Warszawie ileś lat temu, brałem udział w przetargach na zasadzie pilnowania, organizowania. Wie pan, się okazało, no zmowa firm wiadomo działa, nikt się tam nowy nie może wcisnąć. I komu się kiedyś udało wcisnąć, bo taką firmę akurat nie, no, udało się wybrać, 3 razy tańsza. No przecież to jest to samo, co przy tym wszystkim. Działają tam zmowy, mafie i inne układy. Sam pan wspomniał, no przy autostradach, przy budowie autostrad, ile upadło firm polskich? No do dnia dzisiejszego, no żadna zachodnia nie upadła, tylko się okazuje, wszyscy podwykonawcy polscy płaczą, znamy te wszystkie historie. Nie znamy właśnie, nikt nie wie, dlaczego upadły. No, wie pan, na takiej zasadzie upadły, że no ten ostatni musi zawsze zapłacić za tego, który jest pierwszy. Nie, proszę pana. Ci wzięli pierwsze pieniądze. Ale dobrze, to jakby pan się odniesie, natomiast mam drugie pytanie. Kiedyś miałem przyjemność z panem zagadnąć, może pan nie pamięta, po spotkaniu w klubie Rolina. Tam był pan i prezentował pan ileś miesięcy temu. I zadałem pytanie, coś takiego, pan dzisiaj może jeszcze raz próbował odpowiedzieć. Państwo tworzycie wiele no jakby takich wizji, programów, pomysłów i tak dalej. Kiedyś byłem na spotkaniu, gdzie był pan Jabłoński, nie wiem czy jeszcze tam jest pana zastępcą, czy działa, z premierem Morawieckim, z wicepremierem wtedy było. No muszę przyznać, że no jego pomysły jakby no przez
audytorium nie było akceptowane, bo to jest taki żywiej, autentycznie kapitalizm. Ja zapytam, czy jakby tworząc te programy, to nie jest jakby tworzenie, tak jak to się mówi, na bułkę, no sztuka dla sztuki, jeśli to nie znajduje przełożenia, że to można realizować. Czy to jest jakby nie pokazałem zapadło? Całą stronę rzeczy, które zostały zrealizowane przez te czy inne rządy. No. Na początku była cała lista rzeczy, no, które pan, zostały zrealizowane. Pytanie, czego jakby nie jest w stanie. Czy my po prostu naprawdę, wie pan, w warunkach, bo pan oferuje tak, no przedsiębiorców, dajmy o przedsiębiorców, no, ale pamiętajmy, no, są emeryci, są młodzież szkolna, są szkolne. Ale czy pan sądzi, że jak przedsiębiorcom będzie źle, tak jak jest do tej pory, to oni są w stanie więcej wyprodukować i wy... Ale na danym etapie pan musi niestety ich jakby wesprzeć, czyli trzeba komuś zabrać. To nie jest takie proste. Ale co pan odpowiada? Pan na to odpowiedział. No, ale... czy to jest realne, bo można tworzyć pewne programy, które nie wejdą w życie. No, o to mnie przepraszam, czy w Szwajcarii jest dzisiaj gorzej, czy mają gorszy poziom różnego rodzaju rozwiązań socjalnych? Przy większej wolności gospodarczej? No proszę szanować logikę. Pan, ale przy elementarnej logice. Czy większa wolność gospodarcza w Irlandii od końca lat 80. zapewniła im większy dobrobyt i większe zabezpieczenia socjalne, czy mniejsze? Proszę sobie na takie elementarne pytania zacząć odpowiadać. Dlaczego żadna władza, bo państwo działacie długi czas, żadna władza jakby nie chwyta no, tych istotniejszych elementów, fragmentów waszych władzy. Przepraszam bardzo, nie jestem... Ludzie nami rządzą. To jest kwestia dobrego złego rządzenia. Proszę pozwolić się odpowiedzieć. Wie pan, no... Elementarna logika. No tego, co w szkole polskich się nie uczy, to jest jednak pewnych zasad logiki, no bo... Mówił pan o różnych obszarach, niezwykle ważnych, interesujących, ale co ma płaca minimalna z urwaną ręką biednej obywatelki Ukrainy? Czy od tego, że będzie nie 13 zł brutto za godzinę, a będzie 15, tak będzie człowiek, który nie respektuje prawa, to jej będzie lepiej? Sam pan powiedział, że w Niemczech potrzeba 80 milionów. Jeśli będziemy mieli nędzną płacę, no to wszyscy wyjadą. Ale czy nędzna płaca... Dobrze, ale czy przyjmuje pan zasadę, że rząd może ustalić płacę na 100 zł za godzinę i to pana zadowoli? Wie pan, no to sztucznych rzeczy się nie da zrobić. No to mówi pan o sztucznej rzeczy. 13 zł czy 100 zł ustalone przez rząd to jest sztuczna rzecz. Tak samo sztuczne. Nie ma znaczenia. Proszę bardzo. Mówił pan o tym, że firmy nie chcą inwestować w Polsce, dlatego że przepisy się zmieniają, interpretacje się zmieniają, tak? Ale w związku z tym, że wprowadza nam się różne rzeczy związane z Unią Europejską, tak? Ten zrównoważony rozwój i tam jednym z celów jest właśnie ciągła zmiana, 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 zmiana. Czyli nie możemy sobie zaplanować tego, jak poprowadzić przedsiębiorstwo, w jaki sposób na przykład pokierować dzieci, jak mają, jakie kończyć studia, jakie szkoły, tak? Nawet nie możemy sobie zaplanować swoich oszczędności. To gdzie jest rozwiązanie? Na Unię Europejską się rzuca całą odpowiedzialność, ale to jest nieprawda. Kilka dni temu Komisja Europejska zaproponowała, żeby firmy małe do 400 kilkudziesięciu tysięcy złotych przeliczając, nie prowadziły księgowości, nie wystawiały faktur, nie płaciły VAT-u i były na bardzo prostym rozliczeniu. Zero biurokracji. A większe firmy do kilku milionów złotych nie były w systemie VAT. Bo VAT jest podatkiem bardzo skomplikowanym i jakby za trudnym na małe przedsiębiorstwa. Stąd to Komisja Europejska zaproponowała zupełnie inny kierunek niż proponuje dzisiaj polski rząd, że mała firma ma prowadzić jednolity plik kontrolny, być pod szczególnym nadzorem, prawda, dołożyć jej obowiązków, czyli nie 260 godzin, tylko będzie więcej, mimo że celem miało być zmniejszenie i tak dalej, i tak dalej. Wbrew pozorom Unia Europejska wymogła na polskich rządach, jakie rzeczy wymogła na polskich rządach, bo przy tym braliśmy jakiś tam swój udział. Mianowicie to, że państwo dzisiaj mogą polecieć tanio samolotami, to wymogła na polskich rządach Unia Europejska. Polskie rządy broniły monopolu
jednego narodowego przewoźnika i dostępu do polskich lotnisk. Że jak to? No, polscy obywatele będą tak mogli tanio latać? To, że mamy jedne z tańszych połączeń telekomunikacyjnych, to jest wbrew kolejnym rządom, które stały na straży monopolu. I to nie polskiego, tylko francuskiego. I takich przykładów naprawdę mógłbym mnożyć. To nagle się okazuje, że tego polskiego konsumenta to bardziej chroniła Unia Europejska niż własny, kochany, wybrany w wyborach powszechnych parlament i rząd. To jest też również konsumentem i to tak, z jednej strony jest taka tak, opinia. Tylko nagle ten... Byłem przy dwóch prezentacjach właśnie w Kancelarii Prezydenta raportów OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej, gdzie szef przedstawiał raport dotyczący Polski. On mówi, że gdyby polskie rządy przyjęły najniższy poziom przepisów, jakie obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej, czyli mówimy o tej samej Unii Europejskiej, to z tego tylko tytułu, bez żadnych dodatkowych pieniędzy z Unii, w cudzysłowie z Unii, bo to są też nasze pieniądze, które przecież wpłacamy, mielibyśmy o kilka procent wyższy wzrost gospodarczy. Od razu, tak, bez lania betonu, bez tych wszystkich nowych autostrad i tak dalej, od razu mielibyśmy wyższy wzrost gospodarczy, gdybyśmy mieli przepisy takie, jakie są w innych państwach, tak jak mówiłem, autostrady mogą budować polskie lokalne firmy i tak dalej, i tak dalej. To nie, ale 90% szkodliwego prawa powstaje w Warszawie, a nie w Brukseli. No to, ale to gdzie to jest? No to gdzie teraz? Gdzie, jak zrobić to, żeby... My proponujemy od dawna, jeszcze taki przykład. Jak się robi z pieniędzmi tak zwanymi unijnymi w Niemczech? Powiedzmy w Niemczech, bo to nie jest jedyne państwo, gdzie się tak robi. Otóż urzędnik jeździ po przedsiębiorcach i pyta się, co ci pomóc, co potrzebujesz, jak chcesz rozwinąć swoje firmy. Przedsiębiorca nie wychodzi do urzędu, nie szuka urzędnika, nie wypełnia żadnych formularzy, nie pisze kolejnych wniosków o maszyny i tak dalej. Robi to administracja niemiecka. On tylko składa swój podpis, nawet nie w urzędzie, tylko do niego przyjeżdża urzędnik z papierami, żeby łaskawie zgodził się, że oni mu maszynę wymienią na nową, bo akurat są pieniądze unijne na ten cel. Proponowaliśmy kolejnym rządom przyjąć zasadę Bruksela plus zero, czyli wymagania z Brukseli i żadnych dodatkowych wewnętrznych. W Polsce w międzyczasie rządy wyprodukowały kilkaset procent więcej obowiązków niż Bruksela bez chce. Jest tak do tej pory. Czyli problem jest problemem politycznym. Wewnętrzny kraj. Polska klasa polityczna we wszystkich partiach od lewicy po tak zwaną prawicę. Bruksela dzisiaj jest głównym problemem czy polskiego rozwoju, czy polskiej gospodarki. Jest kilka kluczowych w Polsce też obszarów, gdzie faktycznie poprzez Brukselę idzie lobbying, żeby na przykład ograniczyć to, czy coś innego w Polsce. I to też jest, takie są przypadki. Ale dla zwykłego małego przedsiębiorcy to bardziej Bruksela jest przyjazna niż własne rządy. Mam pytanie, w tym brak suwerenności jest spowodowany przez politykę naszą? Bo było pytanie o suwerenność. Powiem w ten sposób. To wydaje się być zaskakujące, ale po kilku tygodniach kolejnych rządów administracja czy biurokracja, jak ją zwał, tak ją zwał, przekonuje się, czy ma do czynienia z silnymi politykami, czy słabymi. I to jest ten moment, w którym kolejny rząd jest testowany. Na to, czy chce coś zrobić naprawdę, czy władza wystarczy. No i po tych kilku tygodniach, przysłowiowych 100 dniach, prawda, się okazuje, że jak w ciągu tych 100 dni nie są dokonane fundamentalne zmiany, to tak naprawdę przyjmuje władzę biurokracja, która ona tak naprawdę decyduje, że nagle nic nie jest możliwe. Przychodzi dyrektor departamentu do premiera, mówi, ja tu 30 lat pracuję, panie premierze, to nie jest możliwe. I jego zdanie rozstrzyga. Czy w tej sytuacji na przykład Wielka Brytania na Brexicie wyjdzie lepiej czy gorzej, twoim zdaniem?
bo wiadomo, że no, w polskich warunkach wyjście w tej chwili z Unii Europejskiej to byłoby w znacznej mierze dla nas samobójstwo, ale czy na przykład Anglia, znaczy Wielka Brytania przy swojej gospodarce raczej na tym skorzysta, czy raczej straci? Jeżeli w Niemczech na stole leżą scenariusze wyjścia Niemiec ze strefy euro, i to w Niemczech się otwarcie mówi o tym, że strefa euro, że tak powiem, dla Niemiec już jest nie do końca użyteczna. To znaczy, tam gdzie mamy państwa, gdzie klasa polityczna myśli w kategoriach kilku pokoleń, gdzie jednak klasa polityczna lepsza lub gorsza, ale myśli w kategoriach interesów własnych społeczeństw, to różne scenariusze są brane pod uwagę i Brytyjczycy jakby mieli scenariusz wyjścia. Także to nie jest plan, w którym skaczemy do basenu i nie wiemy, czy tam jest woda. Także. Czyli nie jest to jakieś szaleństwo, tylko po prostu znaczy, dobrze skalkulowany plan. Jedna z możliwości. Czy ona jest najlepsza dla Brytyjczyków? To się okaże, prawda, ale to jest jedna z, którą rozważali. Zaskakujące była taka wypowiedź doradcy rządu Rosji, który powiedział, że zajęcie Donbasu i zajęcie Krymu było jednym z 80 kilku wariantów, które mieli przygotowane. U nas najczęściej jest bezalternatywna polityka. Momencik, bo za chwilę dopuszczę, tylko tu pan jeszcze nie pytał, proszę bardzo. Jeżeli może zadać pytanie, wejść w dyskusję, tak się rozgrzała, widzę. Moje nazwisko Jan Sorzecki, jestem ekonomistą z wykształcenia, też tak jak pan doktor. Prowadzę działalność od 30 lat. Wspomniał pan... Gospodarczą, tak? Gospodarczą, własną, mamy dużo przedsiębiorców, to jest spore. O tej ustawie Wilczka, o tym rozumiem, co pan mówił, o tej wolności gospodarczej. Ja chcę to pominąć, dlatego że jak pan miał przykład Trabanta, BNRD i Mercedesa za ławą, to jak wiemy, że gospodarką kieruje polityka, system polityczny. Dopiero odzwierciedleniem systemu politycznego jest system gospodarczy. Tutaj pan wspomniał tak delikatnie, że może klasa polityczna coś u nas jest z nią problem, a oczywiście jest problem. Ja panu zadam małe pytanie, króciutkie. Czy z państwa ktoś jest jeszcze przedsiębiorcą? To znaczy ja byłem dopóki nie miałem... Dobra. O nie o to mi chodzi. Właśnie państwo, że państwo jesteście przedsiębiorcami, zatrudniacie 10 osób. Czy pan to 10 osób, nie? Płacicie, a proszę nie przeszkadzać. I płacicie im pieniądze za produkcję nocników. Wszyscy budujemy nocniki, przepadownie. I nie macie prawa ich rozliczyć. Nie możecie ich rozliczyć, nie? Ty przedsiębiorcy, wyjdźcie pobory i koniec kropka. No to są wam. Blacha, prasa i koniec się do widzenia. Co będzie po miesiącu, roku i tak dalej. Łatwo sobie wyobrazić. Teraz mamy system polityczny taki, że bieramy klasę polityczną, która nam uchwala prawa, mówię o parlamencie, 460 posła i nie mamy możliwości rozliczenia. Żadnego. Dlatego, że wybierają ich głosowie partyjni, możemy po radzisku wyliczać swoim tego i oni nie rozliczają. Nie? Nie mamy możliwości. Dlatego są tworzone takie różne przepisy gospodarcze, inne, ciągle pan mówi co drugi dzień. I ich nie mamy możliwości żadnego posła postawić na dywanie za 4 lata, panie Kowalski, my na pana głosowaliśmy, prosiliśmy pana o to i pan tego nie zrobi. Dziękuję panu, nowa teraz będzie posła, nie? Skoro tego nie mamy takiej możliwości, jak pan Kaczyński, pan Tusk czy pan Schetyna, ich dopiero ustawia, nie znają się na niczym i nie muszą się znać. Nie muszą się przed nami spowiadać, nigdy nie będą. I w związku z tym, my z tego kręgu czegoś nie wyrwiemy. No i to jest odpowiedź też... Jeżeli będziemy w wiołach tak zwanych, który mówię o szalonym nazwaniu, jest i szalony, proponuje, nie? Oczywiście uwie się władza Kaczyńskim i tego rodzaju ludziom. Natomiast my będziemy mieć trochę taki wpływ. Oczywiście to nie jest jedyny złoty środek, który wszystko załatwi. Jestem małym dzieckiem, to doskonale rozumiem, nie? Ale jeżeli wracam do tego pytania, czy państwo się zatrudniać ludzi i nie mieć możliwości ich rozliczać, nie? To nic z tego nie będzie. I dlatego mamy taki kabaret. Mówimy o tych objawach, że mamy służbę zobiertaką, mamy go za godzinę płacą i tak dalej, i tak dalej.
Jeżeli mamy wpływ na ustawodawcę, nie? Żadnego, to możemy sobie pukać, pan będzie pisał programy gospodarcze i nic z tego nie będzie, bo administracja rządzi. Administracja, każdy będzie rządem rządziła, bo ci po sobie się nikt w administracji nie postawił. Nigdy się nie postawił X-owi, Grekowi, swojej partii, bo on ich mianuje na stołki. Tak jak pan mówi. Ludzi, 12 tysięcy na rękę, to jest marzenie ściętej głowy, że zrobili gospodarcy, marzenie. Więc oni zrobią wszystko, żeby tam się utrzymać, wszystko. Żeby to, zapracować 12 tysięcy normalnie, to trzeba naprawdę ciężko wiem, pracować. Wiem, co to znaczy 30 lat, wiem, co to znaczy 12 tysięcy na czysto do kieszeni, które biorą, nie pracując w ogóle. Udają tam, chodzą z łapki do łapki, ale mogą sobie spać. Wystarczy, żeby nas, że nam odpowiadają, skoro nie odpowiadają, to my sobie możemy tu gadać o programach takich, o takich, nie no, że nic z tego nie będzie. Mam taką odpowiedź, że no, wiele lat temu taki tekst z kolegą napisaliśmy, minimum zmian, maksimum Polski. Trzy krytyczne zmiany, jakie muszą nastąpić, żeby w Polsce zaczęło się dziać lepiej. To jest tak, po pierwsze zmiana wymiaru sprawiedliwości, bo dzisiaj wymiar sprawiedliwości jest największą barierą rozwoju i gospodarczego, i politycznego, i społecznego. Zaraz powiem, jaka to jest prosta rzecz, która by to zmieniła, bo diagnozy są nie od dziś zrobione. Po drugie, przywrócenie wolności gospodarczej, a po trzecie, wprowadzenie okręgów jednomandatowych systemu większościowego, bo to likwiduje sytuację, w której z Warszawy kilku szefów partii decyduje o tym, kto znajduje się na listach i posłowie nie obawiają się własnych wyborców, tylko obawiają się akceptacji szefów partii. I wielokrotnie koledzy, którzy są w parlamencie, właśnie mówią, no jak podpadnę, nie znajdę się na liście, nawet na ostatnim miejscu. Jakby jest od razu skreślony za samodzielność, za to, za inicjatywę taką czy inną. Stąd te trzy zmiany muszą nastąpić. Także sama szkoła tak zwana rycerska nie wystarczy, bo można by szkolić bardzo dobrych ludzi i tych ludzi w Polsce i za granicą Polaków, którzy byliby gotowi pracować na rzecz tej rzeczywistej zmiany jest bardzo dużo i nie trzeba ich od początku kształcić. Tylko w tym systemie ten system jest tak skonstruowany i zabetonowany, że tak naprawdę mamy tą samą talię kart, tylko inaczej rozdawaną co 4 lata. Tak naprawdę jesteśmy potrzebni do tego, żeby podpisać weksel in blanco raz na 4 lata i każda władza z tym wekslem wyczynia co chce. Bo przypomnijmy sobie, czy poprzedni rząd miał od nas wybór, przynajmniej ci, którzy na niego głosowali, na to, żeby dokonać tak radykalnej zmiany w systemie emerytalnym. Nie było tego w programie, a mimo to rząd dokonał. Czyli rząd w ogóle nie jest związany z jakąkolwiek programem, który przedstawia obywatelom. Zresztą podobna sytuacja dzieje się teraz, prawda? Można obiecać i kwotę wyższą od podatku i inne rzeczy. I o tym już nie kontynuować tych wątków. Stąd krytyczne trzy zmiany, żeby w Polsce sprawy ruszyły z miejsca w lepszym kierunku. Właśnie. Proszę bardzo. Właśnie tutaj poruszył pan fundamentalną sprawę, że gospodarka czy ekonomia jest uzależniona od polityki, dlatego się nazywa ekonomia polityczna. Miała tą sytuację miała zmienić demokracja. System, mechanizm demokratyczny, żeby właśnie ten mechanizm demokratyczny umożliwił ową kontrolę, o którą tutaj chodziło. A okazuje się, że jednak demokracja tego nie rozwiązała, a wręcz odwrotnie, jeszcze bardziej, że tak powiem, utrwaliła ten system. Jaka demokracja? Jaka demokracja? Demokracja, w której właśnie byłoby tak to, o czym pan mówi, żeby naszych wybrańców może było... Ale pan uważa, że żyjemy w demokracji? Że co? Żyjemy w demokracji, czy nie? Nie. No uważam, że nie właśnie. No tak. Ale dlatego nie, bo ona nie polega na tym, o czym tu była mowa. Dlatego proszę państwa. Ale to jest jedna refleksja. A druga, mówił pan o tym, że polska gospodarka doznała cudu po roku 89. Czy rzeczywiście, że drobni przedsiębiorcy stworzyli
tyle i tyle miejsc pracy i tak dalej. Czy rzeczywiście można mówić o cudzie gospodarczym Polski, jeżeli polska gospodarka utraciła własny potencjał gospodarczy? Jeżeli polska gospodarka wygenerowała takie bezrobocie, jakie wygenerowała, i że polska gospodarka wygenerowała taki exodus z Polski najlepszej krwi, to można mówić o cudzie gospodarczym? Ale to sam na początku pan powiedział, że mamy do czynienia z polityką i to polityka decyduje o gospodarce. Także trzymajmy się pewnych ścisłości. Polscy przedsiębiorcy tworzą 6 milionów miejsc pracy. Polskie rządy prywatyzują duże zakłady i tam się ludzi zwalnia. Prywatyzacja to jest zwalnianie cały czas ludzi. Oczywiście część tych zakładów zamykano bez żadnych powodów i potrzeby, ale to już jest na inną opowieść ze szczegółami. Przychodzi rok 1998. Rząd premiera Buzka i Balcerowicza wprowadza wielką kapitałową reformę emerytalną OFE, gdzie pojawiają się te 8 podatków na płace, 4 przelewy. Wtedy jeden przelew kosztował 10 zł. 10 zł w warunkach 1998 roku. Drobny przedsiębiorca, ten, którym pan był, płaci za przelewy 50 zł miesięcznie. To jest jedna z kolejnych dotkliwych jakby opłat dla prowadzenia przedsiębiorcy w tamtym momencie, ale płaca i emerytury są opodatkowane, czyli wprowadza się skokowe podwyższenie opodatkowania pracy. W 1998 roku, proszę państwa, bezrobocie w Polsce było na poziomie 9%. Cały czas spadało. Od czasu tego piku po upadku systemu, kiedy faktycznie ludzie tracili pracę, ale w miarę szybko ją znajdowali w tym prywatnym sektorze i w Polsce nie było tego, co było w Rumunii, że ludzie ruszyli z kilofami na rząd w Bukareszcie, zmienili władzę, bo było takie bezrobocie. W Polsce nie było takiego bezrobocia. To bezrobocie cały czas szło w dół i ta tak zwana reforma emerytalna spowodowała dramatyczny wzrost bezrobocia, bo podwyższyła cenę pracy w Polsce. Urzędowo tak z dnia na dzień. I bezrobocie sięga ponad 20% według metodologii unijnej. 20% w ciągu kilku lat. To jest dramat. I co się dzieje? W 1999 roku, bo mieliśmy zaszczyt i przyjemność konsultować list biskupów polskich w sprawie bezrobocia, gdzie w tym liście znalazła się taka konkluzja, że bezrobocie jest błędem ludzkim, a nie boskim. Jako błąd ludzki można go naprawić. To nie jest plaga egipska, która idzie nie wiadomo skąd i nie wiadomo skąd pochodzi. To była konsekwentna, to była skutek tej jednej zmiany, prawda, że opodatkowano pracę tak wysoko jak wódkę, no bo cena opodatkowania pracy wzrosła do ceny akcyz i podatków nałożonych wtedy na wódkę i papierosy. I natychmiast była konsekwencja, po prostu bezrobocie dramatycznie w Polsce wybiło, ale to była wiadomo, gdzie było źródło tej decyzji, znaczy gdzie było źródło tego bezrobocia. Zresztą później raporty rządowe same już przyznażowały, że głównym źródłem bezrobocia było wysokie opodatkowanie pracy. Nie było innego źródła bezrobocia w naszym kraju. I co się stało? Proszę zauważyć, że mamy dopiero po 20 latach od tamtego czasu polscy przedsiębiorcy zamortyzowali po 2 dekadach dopiero tamten szok podwyżki pracy. 20 lat zabrało przedsiębiorcom, żeby zneutralizować i powrócić do poziomu bezrobocia, jaki był 20 lat temu. 20 lat temu. Jedna zła decyzja, jak może zmienić bieg naszego życia i historii gospodarczej. A propos Jowów, to wszyscy, jak tu jesteśmy, pewnie wybieraliśmy prezydenta Dudę. Nie wszyscy. No to większość, powiedzmy sobie. No i Jowem dla prezydenta Dudy jest cała Polska. A co on teraz robi? Właściwie zaczyna. Już tak od pół roku zaczął szkodzić, bo zablokował reformę sądów,
teraz jest moim zdaniem był główną sprężyną tych zmian. Najpierw odwołano panią Beatę Szydło o powodach... No dobrze, ale to co do spraw gospodarczych. Także to nie jest tak, że JOW-y to są zbawieniem na wszystkie władze. Ale nie. Przepraszam bardzo, no właśnie tylko proszę zauważyć, że dzisiaj ostatni urząd, jaki w Polsce jest poza kontrolą partii politycznych de facto, to jest urząd prezydenta. Nie ma innego już urzędu. Państwo mogą tego nie pamiętać, ale ja niestety z racji swoich jakby obowiązków w takie rzeczy wyłapuję. Kilka lat temu szefowie dwóch największych partii w Polsce wyrazili zgodność, żeby prezydent nie był wybierany bezpośrednio, tylko przez parlament. O tym już się dzisiaj nie mówi, ale to była zgodna propozycja dwóch szefów największych partii. Opiszu, tak. Czyli próba ograniczenia władzy prezydenta. To jest ostatni urząd, ostatni urząd, na który może się dostać zwykły obywatel poza kontrolą partyjną. Będziemy powoli kończyć. Proszę Państwa, tutaj mówiąc na temat pana Mirosława Dzielskiego, świętej pamięci, jednego z założycieli tego nurtu, w którym jest Centrum imienia Adama Smitha. Andrzej Sadowski powiedział, że być może wrócimy do tego tematu. Czy taki temat właśnie związany z pogranicza wolnego rynku i właśnie wartości chrześcijańskiej, powiedzmy taki chrześcijański liberalizm, cytując Zielskiego, ewentualnie kiedyś moglibyśmy liczyć na tego typu... Bardzo proszę, oczywiście. Żeby odnieść się też do encyklik społecznych Kościoła i tak dalej. Proszę Państwa, króciutkie ogłoszenia. Zachęcam do nabycia książek. Są dwie książki, w zasadzie książeczki, które są z Fundacji Pafere. Jedna zapadnia Człowiek i socjalizm, a druga dotycząca systemu politycznego Szwajcarii. Myślę, że obie są godne polecenia. Są książki pani Marguerite Peters, między innymi Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Myślę, że bardzo ciekawy podręcznik mówiący na temat tej rewolucji, a także Gender, światowa norma polityczna i kulturowa oraz Polityka globalistów przeciwko rodzinie. To jest ekspert zarówno różnych organizacji międzynarodowych, jak i kongregacji watykańskich. Myślę, że to, co ta pani pisze w tych książkach, jest bardzo godne uwagi. Polecam oczywiście pismo Magna Polonia, jest najnowszy numer, 7, kalendarz, też zachęcam do nabycia, oraz powiem teraz o najbliższych 3 spotkaniach. Proszę Państwa, od najdalszego, o którym chcę powiedzieć, w czwartek 1 lutego spotkamy się z autorem książki Czarna Księga Sanacji, Sławomirem Suchodolskim. Będzie to wykład historyczny i spotkanie też z wydawcą, z panem Tobołą, na temat polityki Piłsudskiego i sanacji. Myślę, że znacznej części będzie poświęcona między innymi etatyzmowi w sanacji i temu, jak niestety gospodarka polska była w tym czasie niszczona właśnie przez etatyzm i przez to wszystko, co wtedy było wprowadzane. Czwartek 1 lutego o 19:30. Za tydzień, we wtorek 30 stycznia, spotkanie z panem Krzysztofem Karoniem. Temat spotkania: fundamentalne teksty marksizmu klasycznego i marksizmu antykulturowego. On nawet już nie używa słowa marksizm kulturowy, tylko antykulturowy, bo wiadomo, że jest to pewna antykultura, którą w tej chwili się stara narzucić wszystkim społeczeństwom. Myślę, że postać, zwłaszcza z internetu, ale także z kilku spotkań już tutaj u nas, chyba cztery razy już był tutaj, więc myślę, że warta uwagi. Natomiast w najbliższy czwartek, pojutrze,
będzie spotkanie dotyczące historii, dotyczące tego, co było przed społeczną gospodarką rynkową w Niemczech, czyli gospodarki i polityki społecznej w III Rzeszy Niemieckiej. Czyli z jednej strony właśnie o niepowodzeniach tej gospodarki, ale z drugiej strony pewnych sukcesach, nie wiem, czy przy budowie autostrad, czy przy budowie przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko, a także pewnych programach społecznych. Myślę, że warto na ten temat rozmawiać. To będzie czwartek, 25 stycznia, godzina 19:30. Dziękuję bardzo, do widzenia.